Przygotowujemy się do dekoracji zwycięzców, a mamy ich sporo w każdej kategorii. Najpierw może powiem, poproszę jeszcze pana burmistrza o kilka słów na zakończenie. Ja dziękuję wszystkim, którzy otworzyli serce dla Łukasza, którzy uczestniczyli w wszystkich kategoriach, jakie tutaj były, bo nie chodzi o to. Oczywiście nagradzamy pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale liczy się start. Każdy może się wczuć zwycięzcą, który skończył swój dystans. I to jest najważniejsze. Gratulacje dla was. Szczególne gratulacje. Ja chciałbym i ukłon i szacunek złożyć dwóm najmłodszym uczestnikom dzisiejszego biegu na 21 km, 12-letnim chłopakom, Fabianowi i Wojtkowi. Brawo, chłopacy, naprawdę nie wiem, czy tu jeszcze jesteście, ale wielki szacunek dla was. 12 lat, 21, naprawdę wielki szacunek. Zapraszamy na przyszłe lata, jakby to powiedzieć. I teraz dziękuję Leszkowi, dziękuję Grzegorzowi, którzy licytują te biegi ze mną. Tylko nie wiem, czy chcą mnie wykończyć, czy co. Nie wiadomo, jak na to spojrzeć. Jak będziemy w twoim wieku, to inni będą licytować. Także dziękuję państwu za mile spędzony razem wspólnie dzień. Życzę dalszego miłego wypoczynku, odpoczynku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Czy jest z nami pani Wiesia? Pojechała. Pojechała. Ale jest brat. To może zaprosimy brata, pana Łukasza, dla którego dzisiaj tak licznie otworzyliśmy serca. Poprosimy o rozdanie medali. Tak? Pierwszy raz bieg. Też po raz pierwszy bieg 21 km. Gratulacje. Brawo. Brawo. Tego się nie robi dla brata. Tak więc przystępujemy do dekoracji zwycięzców biegu najdłuższego, pierwszego najdłuższego na 21 km i zaczniemy od kobiet. Trzecie miejsce ex aequo zajęły panie Agnieszka Borkowska oraz Monika Szmania. Brawo. Drugie miejsce pani mogła nie odchodzić. Pani Weronika Siedlecka. Brawo. I pierwsze miejsce pani Lucyna Pałuszek-Substyk. Zdrowca. Brawo. A teraz mężczyźni. Trzecie miejsce pan Artur Gajc. Zapraszam. Brawo. Ja byłem ostatni. Drugie miejsce pan Marek Śliwiński. No może pan Leszek odbierze na kolegę. Oraz pierwsze miejsce pan Leszek Świtaj. Brawo! Jak ktoś ma pretensje do trasy 21, to Lechu taką wybrał. Myślę, że nie ma żadnych pretensji, bo głosy były raczej pozytywne, że piękna trasa i myślę, że państwo są zadowoleni. No to 5 km. Kobiety. Trzecie miejsce, pani Anna Jakubiak. Brawo. Zapraszamy. Dobra, puchar do Gołańcy jedzie, panie. To zrób ładne zdjęcie, bo to będzie na tym, na wasze radio będzie. Dziękuję. Drugie miejsce pani Anna Sobańska. I pierwsze miejsce pani Agnieszka Podlecka. A teraz mężczyźni, 5 km, trzecie miejsce, Damian Szudrowicz. Drugie, Krzysztof Ambrożuk. Pierwsze miejsce, Miłosz Czechowicz.
Brawo. Dobrze. A teraz kategoria dzieci. Tutaj było u nas małe zamieszanie, dlatego myślę, że w kategorii dzieci rozdamy medale w szkole na pierwszej uroczystości szkolnej, ponieważ tak, nie mamy trzech pucharów oraz dwa puchary mają trzecie miejsce, a jeden pierwsze. Więc tylko chciałabym zapytać, czy są tutaj chłopcy Lasota, Krzysiu i Tadeusz? Nie ma? Bo myśmy ich wręczali, bo wręczyli. Jeżeli nie ma, bo to są właśnie dwa trzecie miejsca, a nie znam chłopców, więc podejrzewam, że spoza Margonina. To myślę, że te dzieci wszystkie w szkole, ale oczywiście odczytam i do gratulacji też zapraszamy do wspólnego zdjęcia te dzieci zwycięzców. A więc w kategorii młodszej zwyciężyły dwie dziewczynki ex aequo, Nadia Siedlecka oraz Marta Śwital, pierwsze miejsce. Proszę. Brawo! Klas 5-7. Pierwsze miejsce zdobył Michał Starosielec. Jest z nami Michał. Brawo. A Marysia, Marysia do Londynu, nie? Magdalena Hajman, zapraszamy. I Magda dostanie puchar w szkole. I Tadeusz Lasota, którego nie ma, ale też brawa. Brawo! Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za przybycie, za miłe gesty, za dobrą atmosferę. Serdecznie dziękuję bardzo. Dobra. Również bardzo dziękuję w imieniu Łukasza. Łukasz wiadomo nie może być z nami, ale ma relacje na bieżąco, także z tej całej bezy. Bardzo w imieniu jego i żony dziękuję bardzo. Zapraszamy na następne imprezy. Tutaj słyszałem parę głosów, że przydałaby się na jesień pani Kasia ludziom taka impreza, także... Ja jeszcze przepraszam bardzo ogromnie. Jest jeszcze wśród nas jedna dziewczynka, która zasługuje na szczególne gratulacje i ona też puchar zostanie jej wręczony, ale już nie w szkole, tylko w przedszkolu, ponieważ to jest nasz przedszkolaczek, który dzisiaj się wyróżnił szczególną postawą. Ona w swojej kategorii najmłodszej dogoniła kategorię starszą. To jest to Zosia Ptakowska. Zapraszamy Zosię. Puchar dostanie się do szkoły. Gratulujemy. Zosia, proszę. Brawo! Zwycięzczyni. Brawo! Puchar przechodni. Zostanie puchar. Także dziękuję serdecznie i chciałabym powiedzieć do zobaczenia, na pewno do zobaczenia, tylko nie wiem, czy za rok, czy za parę miesięcy. Za parę miesięcy. Może za pół. Damy puchar. No,